Kambodia. Ba, 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 ba. Jak coś to, że zrobiłem go po kryjomu tego live'a i Magda nie wie. I się nagle dowie i zrobi awanturę. Przyjdźcie z awanturą do nas. Czekaj, bo uświadomiono. Nie możesz nam wykorzystać się do zwiększenia sprzedaży w sklepie internetowym, czy też usług na sprzedaży w sklepie internetowym, czy... Witam wszystkich serdecznie. Jest taki live, trochę po kryjomu. Trochę mamy ludzi przy stole. I Magda nie wie, że robimy tego live'a. Znaczy domyśla się, ale powiedziała, że ona nie chce, więc ja powiedziałem, że ja chcę. Czuliście mnie, nie? Ja przyjeżdżam z awanturą do niego, a ty teraz sobie z nim siadasz i live'a robisz. A to przy niedzieli to się będzie działo. Udobruchał mnie, no co mogę powiedzieć, na grilla zaprosił. No, wódki polał. Wiesz co? Kumplami jesteśmy. Nie, Darku? No tak, to myślę. No. Z kim mamy się trzymać? No. A nie z jakimś re przecież, no. Nie? Tak. No. Czy M, czy no. Innym. Tak. Ochodymy. Powiedz mi ogólnie tak, jak się żyje w tej Kambodży? Tak ogólnie? Tak. No. W miarę. W miarę, nie? Nie ma jakichś tam szału czy luksusów, ale okej. Okay. No to... Spokojniej tak trochę, wolniej. Będę na kim kasę trzepać. No zobacz, ja już mało utrzepałem dzisiaj. na tobie się... Na jedną Kambodżę masz. Nie da się na tobie już nic zarobić. Nie, no, już mnie wycisnąłeś. Tak. Jak pomarańczka. Cytryny. Trzeba porzucić i szukać następnych. No. Tych, jak to się mówi, śródawców. Wódka? Jest. Nie. Czego ci ciszycie? Zuma. Nie, coś śmiesznego ze wszystkim. Ten zoom, nie? Dzięki. Hello! Hello! Nie było. Aha, tak i tego, nie wiadomo z czym. Tam i z powrotem normalnie jest to. Tam i z powrotem. 5 zł. Przed rozpoczęciem byle jakiego nawet biznesu robi się reklamę, a nie cicho ciemni. Daje mu Minka miesiąc z ich biznesem. To do ciebie było, Darek, wypowiedz się. Ja nie muszę robić reklamy, bo ja nie jestem kawiarnią. Ja zanoszę towar do sklepów. Niestety sklepy robią reklamę. Dokładnie. Chociaż wiesz, no, mógłbyś do sklepów robić reklamę, nie? Jakoś mieć Facebooka, żeby wiedzieli. Mają kontakt telefoniczny. No tak, ale wiesz, nie? Nie, to tak powiem ci, że słuszna uwaga. Lepiej mieć niż nie mieć, to nic nie kosztuje. No tak, no to nic nie kosztuje, no wiadomo. Marcin Popas, 5 zł. Mumin, chciałbym zamówić jakieś pierogi. Czy jest szansa na dostawę? $2 plus MRE. Tak. $2 jest szansa na tylko dostawę. Tylko musisz sam tytułkę zamówić. Nie, $2 jest do wózka. To? Mamy maszynę do jeżdżenia po mieście. O! Ogon! Mamy motor! Ruszyło się! Kurwa! Mamy motor! Ciekawski. 20 zł. Chciałbym, aby każdy z was czworga wypowiedział się o swoich pasjach. Okej. Jakie masz pasje? Gra w szachy, polityka, Azja, podróże, słowiańskie imprezy, kultura chińska i wiele by jeszcze wymieniać. Pokera grywam. Pięknie, ale... Psy, zwierzęta, ale, przyroda. Ale zejdź na ziemię i takie bardziej prawdziwe, przyziemne, które robisz na co dzień. Nie takie ogólnikowe, bo w kosmos wyjdzie. Nie no, Azją się interesuje codziennie, coś o Chinach, czy tam jakieś... Ja nawet se słucham codziennie jakichś dialektów chińskich, innych takich, wiesz, no coś tak codziennie się nawet do tych Chinach dokształcał. Se siadam, kawkę piję i ten, i na przykład dialekty chińskie słucham. Na przykład, to ci mówię, nie? To taki wiesz, to w ogóle o tym nie opowiadam. A ty? A ja mam pasję fotografia, podróże,
i jak powiedziała Danuta Walensowa, łyżarstwo. O! Legusa, 5 zł. Magda jako jedyna tak naprawdę pracuje w tej rodzinie, to ona produkuje bułki, fajne ciasta, drożdżówki. A panowie nawet nie potrafią dostawy robić do Krzycha czy do prezesa Adama, o czym Adam mówił. I to się nie można naładować, to jest przejściówka. Jak mam przejściówkę naładować? Zobaczcie. No. Dzięki za piątkę, już no. Nauczymy. Legusa, 5 zł. Ty Mumin, nie odzywaj się nieproszony. Madzie szanuję, ale ciebie nie, bo jeszcze z nierobem, co przypisuje sobie zasługi żony. No właśnie. Nawet live'a lepiej prowadzi Madzia niż ty, bo jest utrzymana, nie jest agresywna jak ty. Ja też z Magdą trzymam. Agresywna. Mumina wziąłem tylko tak na przystawkę. No, ale agresywna. Ale ja to z Magdą trzymam. My na przykład z Magdą się bardziej lubimy. A ja taki pokojowy, nie? Tak, i Magda mnie lubi na przykład. I my z Magdą mamy mega kontakty, nie? Dałem jej kontakt teraz USB-C na przykład, który sobie podłączyła. Wczoraj sobie nachlapałeś. Słyszysz? No, słyszę. Nie, do mówię, wczoraj sobie przegiąłeś. Co przegiąłem? Ty już dobrze wiesz. Trzeba było mi pierogi wysłać po prostu. A to Mumin zawalił z lokali. Na kogo poszło? Że kto zawali? Że kto zawali? Muminki, nie Mumin. Co powiedziałeś? Muminki. Trzeba ja w niczym nie byłam winna. No tak, ty nie, bo ty zrobiłaś dobre. To jest Muminki. No bo was traktuje jako jedność. Jesteście jednością, wspaniałą rodziną. Kochającą się, dlatego ktoś tam powinien rządzić. No. Jak Mumin nie tego, to ty ubierasz spodnie i rządzisz. No tak. No. Ale nawet dobrze do piątki idą. Vincent Parent, 5 zł. Mumin, jaki plan na rozwój biznesu? Czy wasze produkty są w stanie podbić Kambodżę? Adam częstował Sreile, ale nie wiedziała kompletnie, jak może drożdżówka smakować. Może być ciężko o klienta. No, ona nie lubi słodkiego, to jest inna bajka, nie? A tutaj jest dużo ludzi, którzy lubią i jedzą. Ludzie lubią, to zjedzą. Jest dużo białych. Ludzie mają to dla. Widzą na drożdżówce europejską nazwę Magdalena. Edward YB, 5 zł. I kupują. Powiedz coś negatywnego o prezesie Mumin. Tylko nie mów, że idealny, bo nikt nie jest idealny. No, możesz powiedzieć, no. A w życiu prezes to za darmo to nikomu nie pomoże. On musi mieć zawsze korzyść. A. Za free to nie wiem, czy on tak by komuś pomógł za free. On mówi zawsze, że pomaga, ale musi mieć korzyść. Tak. U niego zawsze pieniądz musi się zgadzać. Wiesz dlaczego? Bogaty ham. 5 zł. Jak nie będzie kasy, to później już nie pomogę. Adam Mniej. No ale jechałem, nie możesz, nie? Gregusa, 5 zł. To idzie. Prezes Mordo, kochana, ja ciebie szanuję, ale uszanujcie Madzie, bo to pracowita kobieta. Poszła tylko dlatego, że Mumin ją zmusił do tego. Dlatego Madzi i Filipowi życzę wszystkiego najlepszego, a Darek, bierz się za robot. Nie, to Darek wszystko robi. Tak naprawdę wam powiem, to mój kumpel, mój kolega, serdeczny przyjaciel, Dariusz, to on to wszystko robi. Piecze, gotuje. Nie. No ludzie nie wierzą w takie coś. No tak, ale ludzie nie wierzą, ale niech się dowiedzą, bo ty, Dariusz, jesteś skromny i nie mówisz tego, ale to ty tak, wszystko ale robisz. Tak, ale oni na mnie tak mówią, że taki jestem i taki. To co się ma. Ja dzisiaj 2 godziny w słońcu stałem i pieczywo sprzedawałem. No. I wszystko sprzedałem. O, taki jestem zdolny. I ktoś mi powie, że ja nie robię. Gdzie jesteś sprzedawał? No przed chałupą. Jak? Stoisz normalnie co? A ja biorę koszyk, pieczywo i stoję. Tak? A ja? A co? Pewnie piję, więcej wypiłeś niż sprzedałeś. Wszystko sprzedałem. Aż Madzia była zdziwiona. Tak? 4 bułki zostały. Talent mam. A ile miał bułek? 36. Co? Ty nie wiesz. Nie, poważnie. Miał 36 bułek. Na filmie bułek, nagrałem. Tak? Miał tylko 3 chleby. Na moim dzisiejszym filmie. Tak. Mhm. I zostały mu tylko 4 bułki. A kto kupował? Obcokrajowcy czy biali? Obcokrajowcy i jeden Khmer kupił. Tak. Na rowerze przyjechał, co byłem w szoku. Tak. I mówi, po ile bułki? Ja mówię, dolar. 4, bo miałem 4 zapakowane w woreczku, wziął, od razu zaczął wpierdalać przy mnie. Ja mówię, głód? On, głód? Okej. Bo on zrozumiał, że głód. A może to głód, nie głód, ale smakowało mi. Bo ty musiałeś powiedzieć, bo on zaczął wpieprzać. To on mówił do niego, głód? Głodny jesteś? Nieważne, czy był głodny, czy nie głodny, ważne, że ja ci mu smakowało. Sklepa, zrobiliśmy, tylko w jednym sklepie zostały 2 drożdżówki. Z 3 sklepów. A Straż Miejska? Maksander, 5 zł. Straż Miejska, co? Darek, ty oszukisto, przez chwilę mówiłeś, że nie potrzebujesz reklamy, bo wszystko do sklepów wstawiasz.
No, a teraz, że sprzedajesz przed domem, poza tym, Coca-Cola też sprzedaje w sklepach, a się reklamuje. Darek, nie oszukuj. Ale Coca-Cola, Coca-Cola i nos mi rośnie. Coca-Cola to jest wielki koncert, a ja jestem taki malutki taki. Koncert, nie koncert. No. Koncert. Koncert. Coca-Cola to super koncert. I no nie, ja jestem malutki. No. Tak, zrób reklamę Muminkowi. Filip niech im zrobi, kurde Maci, no niech im zrobi Facebooka. No chyba to potrafi. Na pewno potrafi. Tak mogliśmy, nie mogliśmy. No patrz, fajnie to wyszło. Najlepszy ser na naszym bułkach. Regusa, 5 zł. Prezes, moje 20 zł, czyli 5 dolków możesz dać Madzi. Temu nierogowi nie dawaj, bo on to przepali papierosami w godzinę. Mumin niech sam skacze do basenu jak małpa obwoźna na rozkazy. Magda przynajmniej się szanuje. No tak, wszystko kwestia kasy. No można poniewierać. No. No, no można badać. Śmijemy się z komentarzy. No. O, Greczynka zasnęła. Chcesz zobaczyć śpiącą Greczynkę? Tu jest, z tyłu. Na lady fotelu. Tyleniu, jak ci nie wstyd ośmieszać zony swojej i nie chronisz ani synka Pedzia i zony bomby atomowej. A to już idź w pizdu, ty z kanału, bądź cicho, nie ma cię. Już wyciszony jesteś. No. Spoko, no. Przekinie jeden. Ty, chamie jeden. Karol Wroclaw, 5 zł. Pomysł na biznes. Gabcio będzie pił kambodi, a Mumin będzie za nim chodził i zbierał puszki. Za zarobione w skupie pieniądze kupujecie bilet do Japonii dla Filipka. Będzie tam pracował na maili z Hindusami. Lud jest w lodziarni. Tam, tam i z powrotem. 5 zł. Kiedy Muminki mówią prawdę, jak się pomylą. Muminki krętacze i bajkopisarze. Tak, oszuści i złodzieje. No ja, no ale poczekaj, to oni mówią, nie ja. Vincent Parent, 5 zł. Mumin, z czystej ciekawości, jak na przykład mówisz kiedy zamiast kiedy, to jest gwara z jakiego z regionu Polski, czy co? Zbyt gorszy. Kujawskie. A ja mam pochodzenie wiejskie ogólnie. To trochę ze wsi. To co mi się pytasz? Ale nie, to jest mojego kanału, ja mu po prostu wysyłam na konto to. Szkoda Magdy, bo wie, że jej chłop to leń i musi być na live, by dostać $100 na dalsze egzystowanie w Kambodży. Oby znalazła lepszego chłopa, pracowitego jak ona. No. Trzymaj się Magda, silna kobieto. Nie, nie, to tak nie jest. Magda nie szuka kolejnego chłopa, tylko... A Darek stoi z koszem przed domem codziennie. A że wypije? Darek zarobiście. Ogól, ogól! Wszystko jest dla ludzi. Na to, żebyś jak to miał. Magda najlepsza. Magda the best. Magda najlepsza. 5 zł. Prezesie, weź w OBS zakryj Mumina, bo miała być Magda, a nie ten, co ma lewe rączki. Ale Magda miała wolałbym być już oglądać dzisiaj dyskusję z Magdą, bo ona więcej ciekawych historii powie niż ten zakłamany Mumin, który wypala twoje papierosy. Nie, po pierwsze ja ma swoje, po pierwsze ma swoje papierosy, po drugie też wolałbym Magdę niż tego zakłamanego Mumina, poza tym był już i faktycznie tego, dlatego namówcie Magdę, żeby usiadła. No, to, Magda nie dzisiaj. Nie chce usiąść, bo się na niedzielę umawialiśmy, nie chce usiąść, no to ja... Siłą... Mówiliśmy się 3 dni temu. Na niedzielę. No na niedzielę. Na niedzielę. No, czyli, ale dzisiaj to tak wypadło, bo przyjechali do mnie jako moi przyjaciele serdecznie, bo my się bardzo, ale to bardzo lubimy. Wolek Lolek, 5 zł. Adam, czy Mumin nie rób pije, a i pali za twoje, czy chociaż raz postawił flaszkę? Oczywiście, nawet dzisiaj przyniósł flaszkę. Nie tylko, że postawił, dzisiaj przyniósł flaszkę. Ostatnio do Krzycha, jak przyjechali, to przynieśli pierogi. Ma swoje papierosy, żeby była jasność. Zapraszał mnie nieraz, byłem u niego w domu, były o tym filmy. I jak byłem u niego w knajpie, to ja kupowałem zawsze więcej niż potrzebowałem, ale z drugiej strony dostawałem często gratisy. Stryje też dostawała gratisy. My też dawaliśmy jakieś gratisy, wymieniamy się uprzejmościami i dzięki temu, pomimo jakichś tam czasem nieporozumień między sobą, że tak powiem, dobrze funkcjonujemy i tak to wygląda. Chciałbym, żeby każdy Polak z Polonii tak się zachowywał jak oni, to by było, myślę, że bardzo polonijnie i polsko, nie? A że czasem coś wyniknie, my to zmonetyzujemy, jeszcze na tym zarobimy. Jak ja zawsze mówię,
jak się ma przyjaciela czy kolegę dobrego, to zawsze trzeba dawać w obie dwie strony musi. Tak, tak Adamie? No, w każdym razie gdzieś tam nie można tylko brać. Kalkulator w głowie, licznik sumy równa się zero, że tak powiem, nie? Także mogę powiedzieć, w ostatnim tygodniu do Krzycha przynieśli pierogi, dzisiaj na Krzychu się chciał rozliczyć, szukał tego, Magda mówi nie, to było w prezencie, do mnie dzisiaj przyszli z buteleczką, także ma swoje fajki, jeżeli już się o to dopytujecie, ale w ogóle na to nie zwracamy uwagi, bo to są grosze. No to tyle. Żyletki drogie teraz. Filip w Azji, 5 zł. Mama, zrób swój własny YouTube, przegonisz wszystkich, wszystkie kobiety dadzą ci suba. Co? Ja nie znam takich kobiet, co by dali. Kobiety mają. Przecież na YouTubie są mieszane. Kobiety się nienawidzą. No. Tak. Będzie jeszcze większy hejt. Naszej wspólnej, tak? Poczekaj. Marcin Popas, 5 zł. Adam, na podstawie wysokiej jakości badań Instytut Mensy stwierdził, że trójka muminków ma IQ równe Stefanowi i Leili. A pigmeje ma, Korwin mówił, że no. Pigmeje mają IQ na poziomie szympansa. I czarni nie uważają ich za ludzi i zjadają pigmeje. Jakby nie było, to... Mądre psy. Jakby nie było, to mądre psy. Pierwsza żywa istota to był pies, co poleciał na kosmos, nie? Tak. Łajka. Łajka, dokładnie. Ruski wysłał. Niestety nie wrócił, nie? Dalej leci. Z tego co mówią. Leci jakaś piątka. Pralka Dariusz. 5 zł. Ale masz bebecha wielkiego. Da się tam wsadzić ubrania do prania? Wyjdzie was oszczędnie na wodzie i prądzie. Kiepsko przędziecie, skoro robicie za małpki prezesa. Prezesie Adamie, piję twoje zdrówko. Nie, pranie, to nie wejdzie, aż taki duży to nie jest. A co? Koszula co najwyżej. Do mojego bębecha czy pranie wejdzie. A, żebyś połknął, tak? Tak. Ale ja ci powiem, że biletnie głowy. Mówi, że za 30 dolarów nie będzie skakować. Czyli może za w Azji, 5 zł. Mamo, dawaj też skacz do basenu. Najwyżej pan Adam uzupełni później wodę. Dawaj, mamo, skacz na główkę. Magda, 5 dych. Na 5 dych to Magda nie skacz. Nie? Za ile skacz, Magda? 50 dolców. Halo. Filip w Azji, 5 zł. Mamo, dawaj też skacz do basenu. Najwyżej pan Adam uzupełni później wodę. Dawaj, mamo, skacz na główkę. Nie utopisz się, bo masz dobrą wyporność, jak tatuś. Dobra. Nie, wiesz, się bałem, że wiesz, tutaj na zachodzie. Mam się kupokant głowy. Tutaj, wiesz, sobie zrobiłem małe te... Na dziurę. Wgniecenie. Doktor Lubicz, 5 zł. W ujęciu interakcjonistycznym wasza patologia jest zachowaniem konformistycznym, nie jest stanem, lecz procesem wynikającym z interakcji antagonistycznych grup i jednostek. Mówiąc krótko, jesteście bandą chlorów i moczemort. Dzięki za 5 zł. Dzięki. Nic nie zrozumiałem z tego. Zobacz, ja zostaję. Ja zostawaj. Ja tam wyskakuję, mnie wybijać. Czekaj, czekaj. No. Kurwa, jaki gruby. No, jeszcze, no. 3, 4. Story. Lipon. We met in USSBRA ZRS. 5 zł. Czy dzisiaj BEDU dzisiaj nagrywane jakieś filmiki na ONLYFANS? Something about OnlyFans, eh? If someone's gonna record on OnlyFans tonight. No. Which song? Dzisiaj jak bajka, maybe? Wolę jak bajka, 5 zł. Ja popierdalam w klopkach bajka. Prezes ratuj live, wyciąg łysego i mumina z basenu, bo się potopią. Session in Greek now? No, but we have a good international... Marcin Gabcio, 5 zł. Mumin, ty się trzymaj z daleka od tej pani. Widzimy, co robisz z rękami. Stay away from this lady, we know what you're doing with your hands. Not him! She's not even here. England. Yeah, Germany actually. Panda, 10 zł. Czy Gabcio mówi po grecku jak Filip po japońsku? Muminku, gdzie jesteś, chcemy ciebie oglądać. No, gdzie jesteś, ludzie się pytają.
Aluna, Dobrze. Uwaga, 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 kula. Pusta. Nie bój się. Pusta, pusta. Koło tego. Uwaga. Jeden z myśli najpierw kupi mieszkawców. Rafał Kosno, 5 zł. Ma dom na całe. Prezes jeszcze z mistrzem manipulacji Mumin myśli, że jest fajny, bo jest człowiekiem prostym. Jestem pewny, że w życiu nie tylko książki, ale żadnej Ety nie przeczytał, dlaczego Madzia nie tańczyła ani nie wchodzi do basenu. Bo Madzia spała. Z tłumacza Google'a Greku powinieneś wiedzieć, że to są polscy starzy żebracy, przynoszący wstyd Polsce, tłuste świnie. Jurek Wąs, 5 zł. Elena, prepeina ksera i smuti prukajta i diapolonaus dżeres zedzianys pouferneum trołb, glipun hontra gorunia, mefysmenys elities, trołbka i skata, mumin amuminowa tłusty worek tłu. Elina prepina kseris otis prokedete ja polonus kserus. A, czekaj, zniknęło. Masz co? A, this one. Elina prepina kseris otis prokedete ja polonus. I don't think we should read that. Okay. Sure. A co to było? Is it offensive? A little bit. Nie, jeszcze dalej, nie patrzę na tego, bo to czuli to czekin. A co to było? Myślę, na Google to no, jest no, it's just like... A to jest nie tak? No. Not a big fan of you guys. But a big fan of you, or... No, I don't know. Dobra, jebaś. Okon!